Syn Jerzego Skolimowskiego zmarł, zanim zdarzył się pogodzić z ojcem, dorastając w cieniu słynnych rodziców nie było łatwe. Chociaż Jerzy Skolimowski osiągnął oszalamiający sukces zawodowy, jego życie prywatne nie było usłane różami. Pierwsza żona zostawiła go dla innego, z czym reżyser przez lata nie mógł się pogodzić. Z drugą małżonką przeżyli razem prawie pół wieku, lecz i tu ukrył się dramat. Wielki reżyser zupełnie nie sprawdził się w roli ojca. Synowie przez lata nie mogli mu wybaczyć tego, że ich zaniedbał. We wtorek 24 stycznia Jerzy Skolimowski, 84 litry, usłyszał, że jego film Jo został nominowany do Oscara. To niezwykłe wyróżnienie, o którym marzy większość twórców. Swój sukces reżyser będzie zapewne świętował z Ewą Piaskowską, 49 litrów. Przecinek młodsza od siebie o 35 lat partnerka i wieloletnia współpracowniczka. Przeczytaj też, Jerzy Skolimowski nominowany do Oscara za jeden z najdziwniejszych swoich filmów. O czym jest Jo? Skolimowski związał się z producentką niedługo po śmierci jego drugiej żony, Joanny Szczerbic, z która była od połowy lat 60 do śmierci kobiety w 2014 roku. Para doczekała się dwóch synów, Józefa, 42 litry, przecinek i Michala, 55 litrów. I chociaż związek Joanny i Jerzego przetrwał prawie pół wieku oraz wyjazd do Stanów, a potem też powrót do Polski, ich dzieci nie miały zbyt szczęśliwego dzieciństwa. W rozmowie z Newsweekiem z 2012 roku Michal Skolimowski wprost powiedział, że razem z bratem zostali zaniedbani przez rodziców. Kto by pomyślał? Ojciec, reżyser, matka, aktorka po szkole teatralnej. Tymczasem matka nie dawała nam poczucia bezpieczeństwa, bo sama czuła się zagrożona, gdy ojciec latał po świecie. Pracował nad filmami i był nieobecny, więc nie mieliśmy figury ojca. Jerzy Skolimowski nie próbował odeprzeć zarzutów syna. W wywiadzie, którego udzielił Polityce w 2015 roku, przecinek de facto powiedział to samo, to prawda, że wcześniej zaniedbywałem rodzinę. Bardzo. Praca była dla mnie naczelnym bodźcem. Dom schodził na dalszy plan. Synowie przez lata starali się zdystansować od ojca, przynajmniej w sferze zawodowej, co nie było łatwe, bo obaj weszli do świata filmu. Michal przyjął pseudonim John Joricz, a Józef Joseph K. I chociaż obaj tworzyli wtedy w Stanach, to przy wyborze aliasów wcale nie kierowała nimi chęć zanglicyzowania nazwisk. Tylko własne symboliczne odcięcie się od reżysera, przede wszystkim chodziło o ojca. Taka demonstracja, że nie chcemy niczego robić dzięki niemu, powiedział Michal. Młodszy syn, czyli Józef, miał jednak problem, nie potrafi wyjść z cienia ojca. Przez lata cierpiał na depresję, o czym jego brat szczerze opowiedział w wywiadzie z Newsweekiem, który powstał pół roku po śmierci Józefa. Podczas leczenia okazało się, że problemem Józefa było to, że mamy po 30 parę lat, a ciągle jesteśmy uzależnieni od ojca finansowo. Józef nie mógł znieść tego uzależnienia. Kręcony w Indiach filmik Xiana miał pomóc Józefowi wyjść z tej trudnej choroby. Ale mężczyzna nie doczekał premier obrazu. Niespodziewanie zapadł na sepsę i po miesiącu choroby zmarł. Skolimowski bardzo to przeżył, podobnie jak Joanna Szczerbic, która odeszła 8 marca 2014 roku. Przeczytaj też, jak wygląda walka z sepsą. Jarosław niemal stracił nogę. Mięsożerna bakteria zaraził się po kapieli w Bałtyku. 3 lata po śmierci syna reżyser wyznał, że ich relacja zaczęła się naprawiać. Zbliżaliśmy się ku sobie. Pojawiały się sygnały, że porozumienie może być lepsze, pełniejsze, odparł Skolimowski na stwierdzenie dziennikarza, że obaj synowie czuli się przez niego odrzuceni, zaniedbywani. Niestety nie zdążyli do końca naprawić swoich relacji. Józef Skolimowski zmarł 2 maja 2012 roku w Indiach. Źródło: Polityka, Newsweek.